Film rozpoczyna ujęcie fragmentu stendu reklamowego stojącego we wnętrzu budynku, na którym widzimy napis Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Tuchowie. Kolejne ujęcia przedstawiają ucznia liceum wypełniającego kartę rejestracyjną, osoby gromadzące się w sali, gdzie za chwilę rozpocznie się spotkanie. Następnie widzimy serię ujęć przedstawiających trwające spotkanie, przemawiającego z mównicy prelegenta, baner reklamowy z tytułem konferencji, harcerzy zgromadzonych w szkolnej sali sportowej, mężczyznę z wirtualnymi okularami korzystającego z narzędzia wirtualnej rzeczywistości. W tle słyszymy wypowiedź Arkadiusza Psicy, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, po czym widzimy go mówiącego wprost do kamery. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie czynnie włączył się w obchody roku Mikołaja Kopernika. Stąd organizacja konferencji pod tytułem Cokolwiek robisz, sięgaj gwiazd, czyli edukacja, praca i kariera w zawodach z dziedziny nauk ścisłych i technicznych. Spotkanie przedstawicieli pracodawców, uczelni wyższych, technicznych i wojskowych oraz innych instytucji z obszaru rynku pracy i edukacji to kontynuacja wspólnych działań na rzecz młodzieży w kierunku kształtowania ich kompetencji związanych z planowaniem rozwoju zawodowego i aktywnością na rynku pracy. W kontynuacji następuje seria ujęć przedstawiająca osobę przeglądającą ulotki informacyjne, szkolną salę sportową, na której zorganizowane są stoiska branżowych wystawców. Widzimy ucznia trzymającego w dłoniach atrapę karabinu maszynowego, stendy reklamowe Akademii Tarnowskiej i Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, przed którą stoi trójka wojskowych w mundurach oraz dwie dorosłe kobiety i mężczyznę przed stoiskiem. Wypowiedzi do kamery udziela Wojciech Skruch, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. Dalsza część jego wypowiedzi jest ilustrowana naprzemiennie ujęciem przedstawiającym tablicę pamiątkową z abiturientami szkoły z roku 1977 oraz osobą mówcy w różnych sytuacjach podczas konferencji. Jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tuchowie. Ta uczelnia, ta szkoła pozwoliła mi wejść w swoją karierę zawodową i wybrać właściwy jej oczekiwany przeze mnie kierunek, czego wszystkim absolwentom tej uczelni i uczniom w tej chwili życzę, aby konferencja dała im nowe perspektywy rozwoju. Widzimy tablice pamiątkowe zawieszone na szkolnym korytarzu, przedstawiające abiturientów z różnych lat i wypowiedź wprost do kamery Zbigniewa Budzika, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tuchowie. Jego wypowiedź naprzemiennie ilustrowana jest ujęciami z konferencji oraz branżowymi stosikami. Widzimy wojskowych, broń. Naszej szkoły Mikołaj Kopernik pokazuje naszej młodzieży, w jaki sposób ciężką pracą realizować swoje marzenia. Dochodził do prawdy, przez lata ciężkiej pracy nasza młodzież całe życie będzie się dokształcała zawodowo. Dzisiaj poznała możliwości kształcenia, możliwości zatrudnienia w atrakcyjnych zawodach, dających im satysfakcję z wykonywanego zawodu, jak również i tą finansową. Następuje wypowiedź Bartłomieja Juszczyka, przedstawiciela firmy ELPLC SA, którego wypowiedź wprost do kamery ilustrowana jest sekwencją ujęć przedstawiającą jego postać z wirtualnymi okularami korzystającego z narzędzia wirtualnej rzeczywistości oraz dodatkowe ujęcia z konferencji i zgromadzonych osób w szkole sali sportowej oraz grupę młodzieży zgromadzoną w plenerze przed szkołą. Jesteśmy firmą produkującą maszyny i urządzenia dla przemysłu i nieustannie poruszamy się w obszarze najnowocześniejszych technologii. Poszukujemy nie tylko osób doświadczonych, ale również chętnie i z wielkim entuzjazmem przyjmujemy do siebie osoby, które dopiero na początku są swojej drogi zawodowej. Takie osoby mogą na naszych stanowiskach wiele się nauczyć, zdobyć potrzebną wiedzę. Myślę, że najważniejsza jest dla nas chęć do uczenia się, brak strachu przed nowymi wyzwaniami, przed nowymi technologiami, chęć do rozwoju i do pracy w grupie, bo dużo korzystamy z tego, że pracujemy w zespołach. Dzięki temu pracownicy mogą tę wiedzę doskonalić. Wypowiedź wprost do kamery Fabiana Buratowskiego, ucznia klasy 3C matematyczno-informatycznej oraz Oliwii Zięby, uczennicy klasy 3C matematyczno-geograficznej.
Ich wypowiedzi ilustrowane są naprzemiennie ujęciami z sali Obserwatorium Astronomicznego, gdzie widzimy fotografie astronomiczne wiszące na ścianach. Na kanapie siedzi dwójka wypowiadających się. Widzimy także lunetę do obserwacji. Po wypowiedziach widzimy ujęcie trzech kobiet siedzących przy stoisku branżowym na szkolnej sali sportowej, a następnie niebieską planszę z białymi napisami „Cokolwiek robisz, sięgaj gwiazd”. Nasza szkoła, nazwana na cześć Mikołaja Kopernika, aktywnie promuje astronomię. Mamy własne obserwatorium astronomiczne. To miejsce daje nam wiele możliwości do rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Co tydzień spotykamy się na kółku astronomicznym, prowadzimy obserwacje planet, ich księżyców oraz innych obiektów głębokiego nieba, takich jak galaktyki, gwiazdy czy mgławice. Dzięki tak profesjonalnemu sprzętowi możemy lepiej zgłębiać tajniki kosmosu. Nasze motto brzmi tak samo jak motto konferencji. Cokolwiek robisz, sięgaj gwiazd. Konferencja pozwoliła nam dowiedzieć się, jak działa rynek pracy i czego oczekują pracodawcy. Dzięki temu możemy lepiej zaplanować swoją karierę zawodową i naprawdę sięgać gwiazd. Konferencja Cokolwiek robisz, sięgaj gwiazd, czyli edukacja, praca i kariera w zawodach z dziedziny nauk ścisłych i technicznych, odbyła się 19 września 2023 roku w Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Tuchowie. A poniżej żółtymi literami napis „Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego”. Organizatorem konferencji był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Film kończy biała plansza, na której pojawiają się dwa logotypy usytuowane centralnie. Od lewej strony logotyp Instytucji Województwa Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, a po prawej logotyp Małopolska.